Pan minister po prostu nie nabiera to był problem, że go Cześć, ja jestem Maciek Makuła i tak wyglądałem, będąc jeszcze szczęśliwą dronką korporacji i wzorowym studentem. To są Polacy? Nie. Dobra. Nie ma sensu wszystkich zabijać, oni jakieś niepotrzebne odruchy z gier, gdzie zabijanie coś znaczy. Tutaj olewamy to. Czołg. Nie musimy z nim walczyć. Jezu. Jaki... to jest oszustwo paskudne. Nie jesteśmy w polu ich rażenia. Czyli jesteśmy w polu rażenia, ale nie jesteśmy w polu widzenia. Rozładowałem je z kurczywiki. Tu babka NPC sobie chodzi wśród nich. Polacy dostają. Ja jestem rozładowany, co? Granat na mnie, ale chyba nic nie zrobił. Tak, to jest zbugowana fizyka. Jak ten gość poleciał, to jest coś, co się w tej grze nie zdarza za bardzo. Teraz tak, jak tutaj wleźć? Tak, bo tutaj jest ta wieżyczka. Ciekawe, że każdy hit i hit nigdy nie grał. Nie, ale to wiem. Dobra, tu jest połączenie. Dobra, Iki. O Jezu, pchełkowcy. Oni się pojawili chyba w dwójce. Gruby i syn. Zobaczymy, jak grubego da się rozjechać. Dobrze, dobry znak. Ale w sumie nie musimy... To jest najlepsze w tej grze. Nie trzeba bezsensownie wszystkiego masakrować. Wbijemy tam, wysadzimy to i spadamy, tak? Tak. Po co więcej? Oczywiście mądrze będzie nie zginąć. Natomiast to jest to. To jest to, co sprawia, że to jest dobre. To nie jest jakieś bzdurne Call of Duty, że musisz zabić wszystko, co skrypty nakazały.
To sobie grób. Gruby trochę psują zabawę, ale... Trzeba do tego pieca dorzucić. Nie wiem, jak się z tego strzela, Boże. Dorzucić do pieca i tyle. Jakby ten czołg im zepsuć jeszcze, no będzie psuł trochę tutaj zabawę. Masar. Problemem są tak naprawdę pchełkarze, którzy latają. Bo nie wiem, jak się za nich zabrać. Zobaczmy, nic mi nie zaszkodzi już. Tego czołga pasowałoby zadziabać. Skurczybyk. Latające gnoje to są problemem, bo grubych się pokona, natomiast na nich nie mamy broni. Problem jest to, że zmieniałem broni tak naprawdę, żadnej sensownej. No co to robi? To strzela? To jest gówno. To ładuje 4 kuleczki, po czym giniesz. Czyli nie możesz tego przytrzymać, musisz stajmingować to wystrzelenie. Wyrzucił mnie. Tylko ze skutkiem śmiertelnym. I krwawi na czerwono, to jest miłe. Tak, zatrzymują mnie elegancko i ty mnie wykopujesz się skutkiem śmiertelnym. Mhm. Jezu, to wejście tutaj. Wkurwiające. To wynika z tego, że nas te pajace widzą wszędzie. Rozwalmy im te czołgi. Nie wiem, czy można przejąć ten czołg w sumie. Nie wiem, czy gra sobie nie uświadomiła, że jest zbyt mocny. To jest w sumie dobra obrona, tak? Jest jeden działonowy i pilot. Tylko to są kurwiki małe. Jakbym miał sensowną broń, można by tego na dziale sprzątnąć i drugiego zabić, ale... debilnych wylosowało, powiem. Jezu, jakim kurwa cudem to trafiło? Nie wiem, czemu zginąłem, powiem szczerze. Kurwa, ten czołg mnie drażni. Tak straszliwie. Powiedzieć, że mnie drażni, to w ogóle nic nie powiedzieć. Okej, gość na działku żyje?
Dobra, i teraz na stół kać. Dobrze. Chodźcie. Okej. Co mnie teraz zabiło? Moment. Co to się tu... Okej, zapisało grę, o dziwo, ale... A co mnie zabija? Kurwa, nie masz śladu po jakimś pocisku, po niczym? Kurwa mać. Drugi czołg. Okej, tylko gdzie jest to gówno, którym przyjechałem? Dobrze pamiętam, że były dwa czołgi. Dwóch ich było. Czyli tak, rozwalić tego pajaca na dziale. I potem wbijać ten czołg i mamy tą kontrolę. Dobrze. Zdech. Zdech, a nie wiem, czy miałem zdech. Chyba, że ten jego pchnięcie jest mocniejsze. Nie, to są bugi. Nasz system tego 100% pewny. Jestem tak zły, że zaraz odpalę podstawowe Halo, za które zapłacę prawdziwymi pieniędzmi, żeby zobaczyć, że się w nie gra dużo lepiej. Bo wszyscy mówili, że ta wersja jest jakaś zrypana, z racji tego, że to jest najcięższa konwersja. Zaraz rozdupcę coś. Dzwoni do mnie telefon i jestem wkurwiony, bo jestem... Moment. Tylko, że zrobię tą misję. Ale jestem pewny, że ta gra jest zdupcona. Pod wieloma względami. Przede wszystkim bugami fizycznymi. Bo to się odpierdalają takie rzeczy, które się nigdy w Halo nie działy. W sensie pojawia się frustracja związana z tym, że nie wiadomo, jak giniesz. Dobra, trafił. Sorry, tylko muszę odpisać na priwy. Okej. To jest dziwne, bo jechałem do tyłu. W tej grze była taka normalna, racjonalna fizyka. Co oznacza, że jakbym miał odpowiednią prędkość, to mnie zabił, ale nie przez samo dotknięcie. To jest moim zdaniem uber zjebane. Na tym dziale jeszcze żyje. Ale jestem wkurwiony. To jest bez sensu, tak nie było, kurwa. Mówię, grałem na padzie, grałem chujowo na padzie. I ten... Wiem... O Boże, czy to ma tą wieżyczkę? Nie, to jest po prostu drugie miejsce. Jestem pewien, że to jest zdupcona konwersja. Udzielam się rzeczy bez sensu tutaj fizycznie. Jest niby oznaczona jako jebana beta, ale no. Spokój z gnojem, który jest siedzimy. Dobra, i teraz mam cię, kurwiu głupi. Żyje? Jezu, on... Ale mnie rozładowały, skurwysynki, a na szczęście ten... Bo nawet nie próbujemy tam, posiedźmy tutaj trochę. Pytanie, czy zapisało po rozwaleniu czołgu? Tak troszkę już lejtowo od nich podszedłem. Okej, zgodnie z oczekiwaniami nie zapisało.
Zaraz po lewej tutaj z przód, tak. Jezu, on jeszcze żyje. To jest zjebane. To jest stuprocentowo zjebane. Nie zalicza hitów ani nic. A ja mi teraz to gra w kurwie. Ale zobaczymy, może po prostu jest chujowa, tak? To będzie już oficjalne. Ale jestem pewien, że w innych częściach takich jaj nie było. Dobra, nastukać teraz tę. O! Moment. W ogóle stała się rzecz bardzo miła. Z tego co rozumiem, to gówno jeszcze działa. Tak? Tak. Mamy chyba checkpointa w ogóle. I to powinno już rozdupcać totalnie. To nie rozdupcać, że jakieś bugi są. Gruby przyszedł, ale jego zaraz roz... Jezu, gruby wytrzymuje trafienie z tego? Nie wytrzymuje, świetnie. No i checkpointik siada, dobrze. A jednak to jest miłe. Co nas... Tak? Spokojnie, był checkpoint. Tutaj leci dropship obcych. Z tego dropshipa nic nie zostanie, jak dobrze pójdzie. Tylko musimy mu strącić te jego czułki paskudne. Żeby do nas nie strzelały. O, nie był z upośledzonym członkiem różnym, byłoby oczywiście dużo lepiej. Tak, uszkadzamy jedną zwierzyczek. Więc odjedźmy sobie w ogóle, bo możemy stać nas na to. Defend, nie jest tam ten defend, ale wszystko rozwalę. Co to może być? Miejsce? Well done, Six. Pony needs up close recon on those spires. We're gonna fly you the rest of the way. George has a Falcon inbound your position, Lieutenant. Highlighting the LV now. Commander, I'm going to set up a forward observation post here. Copy that. I'm waiting on new intel. See what you can see. Carter out. Current objective, co było? Lecimy, tak? No szkoda. Akurat kiedy już rządziłem. Jaka bieda. Spotted some nasty business in the canyon on the way down. I'll call out targets as we go. Misja zaburzająca logikę świata. Fajnie, że nie mam zdrowia.
To jest misja, która pokazuje, że gdyby wysłać jednego ludzika z taką bronią, to byśmy tą wojnę wygrali dawno temu. O Jezu, oczywiście pełny ekran według Windowsa. No i co? Pilot zginął. Przeżyli tylko my i ten. Oczywiście. Jetpacki dla biedaków. To jest realistyczne. To lubimy w Halo. Że tu giniesz, że nie jesteś nad człowiekiem. Znaczy jesteś, ale nie jesteś. Kto mnie dupnął? Mamy jakąś broń, która tutaj... Można iść wchodzić przez rury, to jest game changer. No i niestety wszystko super, tylko nagle odbierana jest amunicja. Dostaję broń AKA gówno. Broń na karły wręcz. Tył głowy nic mi zrobiło, ciekawe. No i został ostatni magazynek. Czytaj bieda. Ale ten ludzik tu upuścił karły. Zabicie karła z tego jest nawet wyzwaniem. Broń zwana smutkiem. Co oni do cywili? Do pacyfikacji górników te bronie? To nic nie robi, że chce. Także w ogóle z pewnej odległości no to... Dla dzieci na zawody? Z tego typu broń. No i tutaj 14 pocisków. Bez osłony oczywiście nic nie zrobimy, bo bez zdjęcia osłony. Zapisaliśmy dawno temu. I do tego dali 600 pocisków? Wiadomo dlaczego chyba. O!
To jest chyba sensowne. To jest sensowne. Karła zabija na strzał. O, gruby zalepiony. I żyje? Okej, coś się zmieniło w tym Halo. Dawniej gruby ginął po zalepieniu granatem. Teraz gruby przeżywa zalepienie granatem. To nie jest śmieszne, to nie jest w żaden sposób fajne. Mi się wydaje, że to jest bug. Ale dopuszczam, że jest zrypana konwersja. To jest mocne. Noble 5. Only believes those spires to be teleportation terminals. Teleporters? Link to what? Jezu. Wiesz, to wiadomo, napierdziela, ale... Noble 5. Only believes those spires to be teleportation terminals. Teleporters? Link to what? Frigate Grafton is on station ready to kill that spire. First we need to power down its shield. Żyje to gówno? Understood. Six. I'll hold this bomb. Jezu, trzeba go... Oj, da się z tego skrzywdzić. Nie, ale projekty tych broni obcych to też jest... Snajperka, którą musisz... W sumie laser, nie no. Który męczysz, i męczysz, i męczysz, i męczysz. Co, musimy dojść tam, tak? I co, dowiemy się, co kosmity tutaj robią. Dobra, nie marnuję ani jednego pocisku jak na razie. Jeden strzał, jeden karzeł zdechnięty. A co z tego? Przecież niezniszczalny, co się mówi. Jak coś się stało, są zbyt oderwani. Dwa strzały, już nie wykorzystamy, weźmiemy... O Boże. Przyznam się, że mnie trochę wystraszył. Myślałem, że to wróg. Gdzie był checkpoint? Czy rzeczywiście... Nie, bo po co? Checkpointy tutaj są powiązane nierzadko z... Czy tak, to gówno to na dobrą sprawę nic nie robi. Ty, jakby to sobie zająć. No, zbugowane Banshee, czy tam Ghost Banshee, które lata sobie gdzieś tutaj. O, amunicja. Jakby to dorwać, to byłoby dużo bardziej wartościowe. O! Dobra. To jest fajne w tej grze. Pomijam fakt tylko, że skurczysyn dobrze celuje z tego. No, jakby najpierw jego zabić jednak. Dobra. Ostatnim trafił. Najgorsze jest to, że kiedy oni atakują, to mają OP. Kiedy ja atakuję, jestem gównem. Jezu. Dobra, tam jest to pijane Banshee. Czy ten ciekaw, że to jest bug w wersji PC-towej? Czy faktycznie istnieje pijane Banshee? Understood.
No to Top of the Spire tyle. So long, frajerzy. Tak? Jezu, podoba mi się, to lubiłem właśnie. Że nie ma tego zmulania w grach, z gier, które są zwane teraz potocznie looter-shooterami, gdzie się strzela do worków z amunicją. Tu pomyślałeś i proszę, jestem już od razu ten, a mógłbym się nie przebijać przez nich. Sorry, bo tak się podjarałem. Karły powinny ginąć na strzała. Co chcę to zrobić teraz w sumie? Rozwalić to, rozwalić to. Najgorsze w tej HL jest to, że nie wiadomo co robić. Skurczysy. Czy podejść pod escape'em? Find the way to access the top. No właśnie, to rozumiem, ale... Trzy strzały, żeby zabić Karła. A każdy mnie zabija na strzała. Nie rozumiem, to jest coś zbugowanego. To jest tak zajebiście zbugowane, mi się wydaje. Skąd to leci ten jakiś wybuch? Tu mamy przylepkę. To jest bieda Spartan. To jest zbugowane. On strzela do mnie z wieżyczki, którą obrócił tutaj w stronę... Moment, bo to jest coś... Okej, okay. Teraz się pojawił cel w ogóle, Disable Spire Shield, więc to było wcześniej. Zobaczmy, czy jest składanie się. Teraz zdało z checkpointa. Rozumiem, że wciskamy, to jest koniec misji. Czy to najwyższy? Tak, ale to nie jest istotne. Mi się wydaje, że coś tu jest zrypanego bardzo mocno. Have a nice day. Copy that, Noble One. Be advised, all ground units. Frigate 318 Heavy is inbound, and MAC rounds have been authorized. MAC rounds? In atmosphere? One way to get their attention. Hang on to your teeth, people. Czy gruby McDonald's, czy co? Ten statek już bliżej nie mógł podlecieć. Somebody
they tell me this ain't happening. UNSC frigate Grafton, do you copy? Grafton is dust. We need to get out of here now. Ominęliśmy coś. Odcinek trwa już 14. Frustracja The Game. Jezu, Microsoft mi teraz wbija na każdym z komputerze osiągnięcie odblokowane. Jakie szaleństwo. Our foe is more devious than we imagined. That spire was indeed a teleporter linked to a cloaked Covenant supercarrier. A grave threat. Thankfully, help is imminent. 60% of the UNSC fleet is en route to Reach from existing deployments. The first battle group should arrive within 48 hours. 48 hours? That's imminent? Uh-oh. Who's your money on this time? Her. You always pick her. She's always had him dialed in. That thing's crushing us and we're waiting for backup. They'll be backing up a graveyard. All our nukes are either out system or went down with the ships that carried them. You're preaching to the converted. How converted? I know that look, Kat. You can say no. No. You don't even want to hear it? Fine, I'll hear it. Remember that accident a couple years back? Colony ship en route to Cygnus, 700 dead. Vaguely a slip space drive malfunction, right? Actually, it worked fine. The drive was mounted improperly after a service haulout. When it fired, it teleported half the ship to oblivion. And this is relevant. How? A certain Covenant supercarrier could, with some assistance, suffer the same unfortunate accident. Even for you, Kat, that's... Inspired? Not the word I would use. What's going on? Go ahead. Explain. May I? Don't cut yourself. Objective, destroy Covenant carrier in geosynchronous orbit above us. This sanctions, sir. What do you think? Oh. Method, a slip space drive in lieu of the nukes we don't have. Delivery system, us. Solvable, getting us up there. That and getting our hands on a slip space drive. Thank you for sharing. So, all we need is orbit-capable transport and the single most expensive piece of equipment made by man. As a soldier in the field, I couldn't possibly have access to those kinds of resources. That said, a good place to look might be, I don't know, the nearest non-existent launch site in the non-existent Sabre program, dismissed by three administrations as preposterous rumor, and in which our newest member was certainly never a pilot. It's scary, you know that. All we need is a green light from Holland. Good luck with that. You're the one asking him. Well, there's no way in hell he's gonna go for this. Bit of a hike to the launch facility. Any closer? It's too hot to land. Copy that, Commander. Move up the beach, Noble. No i dobra. Misyjka z czterema muminami, którzy są irytujący. Natomiast to tyle z tego, co nagrywamy, więc tutaj sobie wetnę.